Szczenięta. Autor Michał Pawlik. Minąwszy tablicę informacyjną z nazwą wsi, wjechałem na wąską asfaltową drogę wiodącą przez las. Po jakimś czasie Baltazar nakazał mi zjechać na pobocze. Zaparkowałem, a zaraz potem oznajmił, że dalej pójdziemy pieszo. Wyszliśmy więc z poszkodowanego Lancera. Łowcy zaczęli zwijać swoje manatki z bagażnika. Ja w tym czasie rozprostowałem kości w oczekiwaniu na łowców. Kiedy skończyłem, oparłem się o karoserię auta i począłem obserwować swoich nowych znajomych, a także stojącą po drugiej stronie szosy gęstwinę niskich, iglastych drzew. Baltazar palił w zamyśleniu papierosa. Kinai natomiast stał nieopodal nas, z założonymi rękami i rynsztunkiem zarzuconym na plecy. Zauważyłem, że tupał nogą w takt piosenki, która musiała utknąć mu w głowie. Spojrzałem na nieboskłon. Ponad naszymi głowami wisiały ciemno-szare chmury, które skutecznie oddzielały nas od promieni południowego słońca. Ciche i odludne miejsce, w jakim się znaleźliśmy, doskonale nadawało się na siedzibę tajemniczego bractwa. W głowie już wizualizowałem kwiecistą łączkę gdzieś w leśnej głuszy. Oczami wyobraźni widziałem też, jak na polanie, wokół wygasłego ogniska, stoją rozbite namioty ze zwierzęcych skór. Moje wyobrażenia, mimo że prostolinijne, uznawałem za bliższe prawdzie. Po tym, jak Balti pokrzepił swoją duszę nikotyną, całą trójką przeszliśmy kawałek wzdłuż drogi. Następnie skręciliśmy w lewo. Przed nami, niczym posępne strażnice, stały samotne sosny. Pomiędzy nimi wiodła ścieżka, po której obu stronach rosły pomniejsze drzewka. Całość wyglądała jak otwarta na oścież brama prowadząca na dziedziniec leśnego dworu. Gdy przekroczyliśmy podwoje boru, znaleźliśmy się na karczowisku. Pusta okolica zewsząd była otoczona niskimi sosenkami i brzuskami. Gdzieniegdzie widziałem niewyrwane z ziemi korzenie ściętych drzew. Pod nogami pałętały nam się szyszki i strzaskane gałęzie, które od razu przywodziły mi na myśl pobojowisko. Przechadzając się po miejscu porażki natury z człowiekiem, dostrzegliśmy lukę w rzędzie sosen rosnących nieopodal nas. Zdołałem postawić ledwie kilka kroków w jej kierunku, gdy ponury łowca obrócił się w moją stronę. W ciągu kilku kolejnych sekund zatrzymał mnie, łapiąc kurczowo za ramię. Zaniepokojony niespodziewanym zachowaniem łowcy zapytałem: coś się stało? Jeszcze nie. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Od tej pory idziesz za nami krok w krok. Nie odwracaj się ani nie zatrzymuj. I nawet nie próbuj myśleć o tym, by biec. Wszystko jasne? Trochę przytłoczyła mnie ta nagła ilość reguł, ale wydawało mi się, że spamiętałem je wszystkie. Nie chcąc nadwyrężać stoickiego spokoju Baltazara, po prostu przytaknąłem i ruszyłem za nimi. Prawdopodobnie Balti uznał, że jako miastowy nigdy nie szwendałem się po lesie i prędko się samemu zgubię. Miło, że się martwi, ale chyba trochę przesadza. Po jakimś czasie pieszej wędrówki ujrzałem pierwsze kłęby mgły unoszące się tuż nad ziemią. Nie zdążyłem się obejrzeć, a wmaszerowaliśmy prosto w jej objęcia. W tej samej chwili usłyszałem, jak Balti zaczął szemrać pod nosem coś na wzór inkantacji. Byłem ciekaw, co takiego zamierzał mamroczący łowca. Przeczuwałem, że na efekty niewytłumaczalnego czaru musiałem jednak trochę poczekać. Baltazar wreszcie skończył wymawiać tajemnicze zaklęcie. Cieszyło mnie to niezmiernie, ponieważ jego szemranie w nieznanej mowie przyprawiało mnie o ciarki. W języku, jakim się posługiwał, wyczuwałem coś
dziwnego. Nie uspokajał mnie fakt, iż echa cywilizacji niesione przez przejeżdżające drogą auta stawały się coraz odleglejsze. Podczas pochodu w mglistej zupie Kinai obejrzał się na mnie. Chyba chciał sprawdzić, czy aby się nie zgubiłem. Po tym, jak zobaczyłem uśmiech rosnący na jego twarzy, czułem, że na jego usta ciśnie się żartobliwy komentarz. Ja również się uśmiechnąłem, a on obrócił głowę z powrotem w kierunku marszu. Nie minęło dużo czasu, a ziściło się to, co przeczuwałem. Baltuś, czy my musimy tak zapierdaczać? Tak pędzisz, że grzybów nie nadążam wypatrzeć, a co dopiero zbierać? Baltazar spojrzał na rozbawionego Kinaja z wyrazem zażenowania. Pokręcił następnie głową z politowaniem i westchnął. Ty tak na serio teraz? No a jak? Widać było, że Baltazar nie mógł znaleźć słów na zachowanie swojego drucha. Przez beztroski humor drugiego łowcy, ten czasami zdawał się tracić wiarę w ludzkość. Nie potrafiłem zahamować uśmiechu, gdy ujrzałem jego rozczarowany wyraz twarzy. W momencie, gdy zagłębiliśmy się w leśną gęstwinę, tak że straciłem orientację w terenie, biała zasłona stała się niemal gęsta niczym mleko. Ćwierkające gdzieś w koronach drzew ptaki nagle ucichły, jakby ktoś masowo je podtruł cyklonem B. Dziwne. Wszystkie zamilkły w tym samym momencie. Przeszło mi przez myśl. Usilnie nasłuchiwałem innych dźwięków natury. Niestety wśród dźwiękowej próżni nic nie wyróżniło się na tyle, aby wyprowadzić mnie z niepokoju. Nawet charakterystycznie niosące się po lesie echo przejeżdżających samochodów po prostu zamarło. Co rusz równałem krok do tempa łowców, ani mi się śniło zostać w tym miejscu samemu. Zaczynałem rozumieć, o co mogło chodzić Baltazarowi. Próbowałem stłamsić rujnujące spokój myśli krążące mi po głowie. Gorliwie modliłem się w tych myślach, aby mgła opadła. Pomimo tego odniosłem wrażenie, jakby ta jeszcze bardziej zaciskała na nas swoje szpony. Pragnąłem, żeby dźwięki natury wznowiły swoją melodię, bo nie mogłem już znieść cichoszy przechadzającej się pomiędzy drzewami. To też jednak się nie zdarzyło. Ani po kilku sekundach, ani po upływających minutach. Powoli oswajałem się z upiorną aurą tego miejsca, gdy nagle wyłapałem dźwięk pękającej gałęzi. Rozbiegł się on echem na cały las. Odwróciłem się w kierunku, skąd moje uszy wyłapały podejrzany odgłos. Pod wpływem instynktownego impulsu stanąłem jak wryta w beton kotwa. Wpatrywałem się w biel, próbując coś zauważyć. Nie dostrzegłem w tym widoku niczego szczególnego. Ot mgła, pnie drzew, krzaki i znowu mgła. Po chwilowym przyglądaniu się kredowo-białej zasłonie i zatopionych w niej drzewach, oprzytomniałem. Przypomniałem sobie wnet nakazy Baltazara. Wróciłem wzrokiem na moich towarzyszy, ale zobaczyłem tylko mleczną ścianę. Kierunek marszu spuściłem z oka tylko na moment, a po łowcach nie pozostał nawet cień. Łypałem wzrokiem wszędzie, ale nie widziałem nic oprócz otaczających mnie sosen i wzgórków. Miałem wrażenie, jakby coś zabrało mi hart ducha i chciało również sięgnąć po moją duszę. Począłem iść na azymut, stawiając swe kroki tak, by były jak najcichsze. Trzymałem prawą ręką za rękojeść sztyletu, nie wyciągając go spod kurtki. Nie byłem w końcu pewien, czy nie było tu przypadkowych przechodniów, którzy łazili po lesie bez większego celu. Sam nie miałem szans na wyjście z gęstej mgławicy, dlatego musiałem odnaleźć łowców za wszelką cenę. Z rozpatrywania w myślach aktualnej sytuacji wyrwał mnie kilkukrotnie powtórzony trzask łamanego chrustu. Tym razem nie przystanąłem nawet na chwilę. Chcąc oddalić się od źródła dźwięku, przyspieszyłem kroku.
Nie minęło też dużo czasu, gdy dostrzegłem przed sobą dwa cienie, słabo przebijające się przez mglistą zawiesinę. Niewiele się zastanawiając, uznałem, że to Kinai i Balti. Podbiegłem ze szczęściem jaśniejącym na twarzy. Kiedy znalazłem się kilka metrów od konturów domniemanych łowców, zorientowałem się, że z pewnością nie był to żaden z nich. To, co stało do tej pory nieruchomo, upiornie drgnęło, potem zgarbiło się i obróciło w moją stronę. Błyszczące na niebiesko ślepia prześwietlały mgłę, niczym żarniki lamp gazowych. Z pomiędzy mlecznych obłoków lustrowały mnie lica nieznanych szkarat. Z pewnością nie były to lamie. Od widzianej ostatnio poczwary odróżniały je spiczaste uszy, para zagiętych do góry kolców wyrastających spod bródka i dwa lufciki zamiast nosa. Ich gładka i ciemnogranatowa skóra kontrastowała z bielą mgły, jak yin i yang. Natomiast szczupła sylwetka potworów nie utrudniłaby im ukrycia się za grubszymi pniami drzew. Kreatury dosyć pewnie stały na pozbawionych grama tłuszczu szczudłach. Napięta do granic możliwości skóra zdradzała herlawe umięśnienie każdego z długich ramion maszkar. Czarne, haczykowate pazury na końcach czteropalczastych łap nadawały istocie drapieżczy wygląd. Kiedy stałem, wpatrzony w nieznane dotąd zmory, tuż za mną rozległy się odgłosy ślamazarnego stąpania po leśnej ściółce. Trwoga nie pozwoliła mi na spojrzenie za plecy. Coś za mną było. To fakt. Staś, rusz się do cholery. Głos rozsądku wrzasnął głośno, a jego dźwięk odbijał się od ścian mojej czaszki. Widok tych dziwadeł jednak niewytłumaczalnie mnie paraliżował. Musiałem się szybko ocknąć, zdziałać coś. Z pewnością nie miałem dużo czasu na znalezienie wyjścia z patowej sytuacji. Kreatury nadal stały w złowróżbnym bezruchu, jakby czekając na to, aż się poruszę. Postanowiłem z premedytacją wykorzystać ich opieszałość. Na myśl od razu nasuwało się najprostsze rozwiązanie. Napinając mięśnie i starając się uspokoić oddech, zaszarżowałem w stronę maszkar stojących mi na drodze. Instynktownie szarpnąłem za rękojeść sztyletu, dobywając go z pochwy. Runiczne ostrze umożliwiało mi w tej sytuacji naprawdę niewiele. Mimo to, trzymając go w dłoni, odzyskiwałem wigor utracony parę minut temu. Nie wiedziałem, czy potwory naznaczone są przez klątwę Wiedźmego Moru. Gdyby były, to ich zabicie dałoby mi tylko krótkotrwałą przewagę. Niemniej jednak, oręż mógł mi pomóc wyjść z tego żywy. Moje pośpieszne, krótkie kroki zamieniły się w długie susy. Znajdowałem się zaledwie 2 metry od ciemnoskórej potworności, gdy miałem odbić się lewą nogą od ziemi. Nadrealny byt naskoczył na mnie i próbował pochwycić zagiętymi pazurami. Na szczęście uchyliłem się od jego kościstych szponów. Drugiego potwora ominąłem, zanim ten zdążył się na mnie rzucić. Nieznacznie oddaliłem się od potworów, co przeświadczyło mnie o całkowitym ominięciu problemu. Nie odbiegłem za daleko, gdy potknąłem się o własne nogi i wylądowałem na glebę, pokrytą mchem i starymi igłami sosen. Chciałem bezzwłocznie się poderwać, lecz gdy tylko dźwignąłem się na rękach, coś przeciągnęło mną po ziemi w tył. Z trudem zdołałem obrócić się na plecy, żeby zobaczyć swojego ciemiężyciela. Stwór, trzymając za moją kostkę, przeciągał mnie gdzieś w sobie znanym kierunku. Nie mogłem dać się zjeść temu czemuś. Czując nóż na gardle, zgiąłem się, jakbym wykonywał skłon na WF-ie. Następnie dwukrotnie machnąłem ostrzem sztyletu. Warknąłem przy tym niczym wściekły pies. Trzymaj łapy przy sobie! Jedno z moich agresywnych cięć ugodziło potwora w nadgarstek, przez co natychmiast mnie puścił i zaskrzeczał z bólu. Wtem uzmysłowiłem sobie, że jego skrzek mógł zwabić więcej jemu podobnych.
Rzuciłem wzrokiem przez ramię, przeczesując nim białą kurtynę mgły. Inne ciemne kształty zaczęły flegmatycznie wyłaniać się zza pni drzew. Przerażony ich niezliczoną ilością, podniosłem się raptownie z ziemi i pobiegłem w przeciwną stronę. Wpadałem w mniejsze i większe chaszcze. Potykałem się o wystające konary i napotykałem kolejne istoty. Podczas mojej panicznej ucieczki, świeżo zabliźniona rana co chwilę dawała o sobie znać. Głęboko pod czaszką, wśród odgłosów bicia własnego serca, dziękowałem sobie za godziny, jakie przeznaczałem na bieganie. Nie zmieniało to jednak faktu, że był to wycieńczający maraton. W pewnym momencie wpadłem w kląb dziwnych, wysokich krzewów, a przed samym zderzeniem zdążyłem tylko zamknąć powieki. Wiechcie swoimi kolcami przejechały mi po twarzy. Poczułem również, że przebiły się przez moją kurtkę i koszulę. Odniosłem wrażenie, jakby lada chwila żyły miały mi eksplodować od nadmiaru kortyzolu. Gardłowo krzyknąłem z bólu. Później tylko pojękiwałem i dyszałem niczym wyczerpany nagonką dzik. Nie zaprzestałem biegu. Nie wiedziałem, jak długo miałem jeszcze uciekać. Wyczerpanie coraz bardziej oplatało moje nogi. Wtedy mgła zaczęła momentalnie rzednąć, a ja wypadłem na pokrytą trawą polanę. Zobaczyłem wtedy stojącego w rozkroku Kinaja i Baltazara, który wyciągnął dłonie w moją stronę. Wiedziałem, że zna się na czarach, lecz nie odgadnąwszy, co chcę uczynić, zasłoniłem się rękami. Czekałem w tej pozycji przez chwilę. Nic jednak się nie działo. Nieśmiało przejrzałem na oczy i obejrzałem się to na jego twarz, to w tył. Tuż za moimi plecami kłębił się rój monstrów, próbujących przebić ledwo widoczną siatkę mgły. Wkrótce mała luka w białej kurtynie całkowicie się zasklepiła, a ja powstałem z kolan. Korzystając z okazji, prędko wypuściłem z siebie całą skumulowaną parę. Co to do cholery było? Baltazar podjął rzuconą przeze mnie rękawicę, odpowiadając bardziej nerwowo niż zwykle. Młody, chyba mówiłem ci, że miałeś nie odstępować nas na krok. Pozostawiłem to bez komentarza, zwieszając głowę na kwintę. Miał rację. Miałem fart, że udało mi się wydostać z mglistego lasu. Z refleksji nad własną nieostrożnością wyrwał mnie Kinai, udzielający odpowiedzi na moje pytanie. Witamy w świecie demonologii. Miałeś właśnie wątpliwą przyjemność poznać pokutników. Są to stworzenia naznaczone klątwą. Nie egzorcyzmujemy ich z jednego powodu. Wykorzystujemy te kreatury do ochrony naszej siedziby przed nieproszonymi gośćmi. No cóż, w łowieckiej społeczności nie jesteśmy za bardzo lubiani. Kumasz młody! Skinąłem głową. Odpowiedź uznałem za wyczerpującą. Kinai krótko spoglądał na zbulwersowanego Baltazara, to na mnie. Po chwili odrzekł pół żartem, pół serio. Ochłonęli? Dojdziemy. Łowcy po momencie zwłoki skierowali się w stronę architektonicznego dziwadła stojącego w oddali. Powiodłem nogami za nimi. Do okazałego budynku pośrodku polany nie prowadziła żadna ścieżka, a my kroczyliśmy przez urokliwie kwitnące wrzosowisko. Jedynym, co nie pasowało do tak malowniczego krajobrazu, była ta budowla z czarnego kamienia. Swoją wielkością nie dorównywała Hogwartowi, ale za to swoimi rozmiarami znacznie przewyższała tradycyjny wiejski kościółek. Z nad murów dwupiętrowego obiektu wyrastała wysoka wieża o spiczastych blankach na jej czubie. Posępnie wyglądająca strażnica posiadała od frontu jedną dużą okiennicę. W symetrycznym odbiciu z baszty wyrastały dwa pozostałe człony budynku. Całość przykrywał dach złożony z ciemnobordowych dachówek. Oba skrzydła budynku łamały się w kącie prostym, a między nimi wybrukowano mały placyk, na którym stały długi stół i wsunięte pod jego blat krzesła.
Gdy mijaliśmy ogrodowy mebel z kwiecistymi rzeźbieniami, zobaczyłem, że wśród tych zdobień pojawiał się motyw ludzkich szkieletów. Po dłuższym przyjrzeniu się dostrzegłem w nich coś dziwnego. Ryciny na blacie stołu ukazywały różne kary cielesne, wyciągnięte wprost z epoki średniowiecza. Rzeźbienia wywołały u mnie galopujące po plecach ciarki. Łowcy za to minęli stół, nie zwracając na niego większej uwagi. Niedługo po tym stanęliśmy przed hebanowymi wrotami kryjącymi przed nami wnętrze katedralnego budynku. Baltazar naparł na nie dłońmi i powoli je rozwarł. Prowadzący nasz pochód łowca wkroczył do środka, jakby wchodził do swojego domu. Ja z Kinajem niczym cienie wpełzaliśmy tuż za jego plecami. Przekraczając próg posępnej budowli, rozejrzałem się po głównym holu. W środku ponurego molocha jedynym źródłem światła były pochodnie i wysokie okna. Te drugie wyglądały zupełnie jak w kościele, a od nich odróżniał je brak malowniczych witraży. Jak oczarowany wodziłem oczami po ścianach wnętrza, napotykając portale rzeźbione w czarnej skale, zarówno po lewej, jak i prawej stronie. Naprzeciw nam po powierzchni ściany pięły się kamienne schody, a pomiędzy nimi umiejscowione zostało zejście do podziemnych pomieszczeń. Balti delikatnie położył dłoń na moim barku i lekko pchnął mnie w stronę zejścia. Nie mówił nic, a ja miałem coraz większe wrażenie, że w ogóle nie lubi wdawać się w żadne dysputy. Rzucałem nerwowo spojrzeniem za Kinajem, jednakże zniknął on gdzieś, nie wiadomo gdzie, kiedy Balti prowadził mnie do ciągu schodów. Od podziemnego pomieszczenia doł trupi chłód. Czułem go, ale też widziałem, jak kołysze on płomieniami pochodni. Kiedy zeszliśmy na sam dół, w ich blasku dopatrzyłem się półek z urnami oraz podpisami właścicieli spalonych szczątków. Był ich cały legion. Wówczas dotarł do mnie fakt, że weszliśmy do ich katakumb. Momentalnie odczułem przytłaczający mnie smutek, którym emanowało to miejsce. Snułem się za łowcą, aż w końcu ten zatrzymał się i spoczął na jednym z kamiennych siedzisk znajdujących się naprzeciwko urn. Usiadłem obok, spoglądając na napis umiejscowiony zarówno na półce, jak i na urnie. Przemysław Jakub Hryniecki, Charon, zmarł w wieku 48 lat. Mój wzrok płynnie przeniósł się z napisu na enigmatyczny symbol. Emblemat wygrawerowany poniżej linii napisu składał się z dwóch czarnych krzyży. Jeden z nich był odwrócony do góry nogami. Na widok urny moje oczy zaczęły ronić łzy. Te swobodnie spływały po twarzy, skapując ostatecznie na kamienną podłogę. Niby wiedziałem, ale do końca się łudziłem. Szeptałem cicho modlitwy, naprzemiennie pytając Boga. Kto go zabił? Dlaczego to zrobił? Nie mogłem pogodzić się z tym, że właśnie siedziałem przed spopielonym ciałem mojego chrzestnego. Łowca przerwał unoszącą się w krypcie ciszę zmartwionym tonem głosu. Pochowałem tu kiedyś dużo młodszego od siebie łowcę. Był w twoim wieku. Był też moim przyjacielem i partnerem polowań. Jak sobie o tym wszystkim pomyślę, to już chyba wiem, dlaczego wujek nic ci nie powiedział. Krył tę część swego życia, bo nie chciałbyś kiedykolwiek poszedł w jego ślady. Z pewnością nie pragnąłby również, abyś podzielił jego los. Nim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, przemyśl ją, zaklinam cię. Pomyśl nawet dwa razy, zanim cokolwiek zrobisz. Przez jego słowa przemawiał szczery żal. Baltazar musiał znieść wiele przykrych doświadczeń na swojej życiowej ścieżce, a strata partnera trapiła go niczym niezabliźnione rany. Jego słowa tylko to potwierdzały.
Baltazarze... Chciałem coś mu odpowiedzieć, ale język uwiązł mi w gardle. Zanim zdołałem coś więcej z siebie wydusić, wstrzymał mnie gestem rozwartej dłoni. Następnie skierował kciuk za siebie, kwitując. Ktoś tu chyba chce z tobą pomówić. Obróciłem głowę na tyle, ile pozwalał mi kark, dostrzegłszy, że w swej cichości stoi za nami postać starca w czarno-purpurowej todze. Nie słyszałem nawet odgłosu jego kroków, co wprawiło mnie w niepewność wobec nieznajomego. Piąłem się wzrokiem po jego nietuzinkowym, zdobionym symbolami habicie, dążąc ku twarzy bezszelestnego obserwatora. Wychudzone lico tego człowieka znaczyły zmarszczki i chroniczne zmęczenie. Jego długa, siwa broda łączyła się z włosami tej samej barwy. Jego poszarzałe tęczówki wpatrywały się we mnie z niemałym zainteresowaniem. Starzec kiwnął na siedzącego obok łowcę, który wstał i udał się gdzieś w wyznaczonym przez siebie kierunku. Ponury jak gmach budynku staruch, usiadł na siedzisku obok i zagaił. Gdy byłem młodszy, zostałem przez bractwo ochrzczony imieniem Sadrax. Wtedy byłem łowcą, jak ci, co cię tu przyprowadzili. Teraz jednak odgrywam w bractwie inną rolę. Ale dość już o mnie. Miło cię w końcu poznać, Stanisławie. Szkoda jednak, że w takich, a nie innych, lepszych okolicznościach. Zakładam, że słyszałeś już co nieco o członku swojej rodziny. Skrzykliwy głos Sadraxa zakończył zdanie, jakby domyślał się, że któryś z łowców wdrożył mnie w ten mroczny świat. Kiwnąłem głową, potwierdzając jego przypuszczenia. Starzec począł mówić dalej. Nie powiedzieli ci jednak, w jaki sposób zginął. Za to ja mogę odtworzyć ci cały bieg wydarzeń, tuż przed śmiercią Jakuba. Prawda może pozostać między nami, jeśli taka będzie twoja wola. Nie mam pojęcia, co zobaczysz. Wiedz, że może okazać się to dla ciebie szokujące. Czuję się więc zobowiązany zapytać o jedną rzecz. Czy jesteś gotów to ujrzeć? Sadrax z trudem wstał z rzeźbionego w kamieniu siedziska, a ja wziąłem jego słowa do serca. Próbowałem zapanować nad przygnębieniem i żałobą. Rozważałem w myślach pytanie, które mi zadał. Chciałem dowiedzieć się wszystkiego, czego byłem w stanie, i kontynuować śledztwo. Bałem się, czy mój umysł da radę to udźwignąć. Nad dokonaniem wyboru w mojej głowie ciążyło dziwne przeczucie. Czułem to coś tuż pod skórą. Wpełzało to jednak coraz głębiej, aż po szpik kostny, paraliżując i przyprawiając o drgawki. Przez wąsko rozchylone wargi zaczerpnąłem powietrza, nadymając poliki. Chwilę później wypuściłem powietrze, aby zgromadzone we mnie ciśnienie uszło z mojego ciała. Sadrax przez ten cały czas po prostu ciepło się uśmiechał. W końcu wyciągnął do mnie dłoń. Na twojej twarzy widzę, że podjąłeś już decyzję. Podaj dłoń. No już, chłopcze, podajże dłoń staremu grzesznikowi. Upiorny staruch powiedział to w taki sposób, że poczułem chodzące po mym ciele mrówki. Mimo to wstałem raptownie z siedziska i twardo ująłem jego szkieletową grabę. Wisielczy uśmiech nie zniknął z twarzy staruszka, nawet gdy otoczył nas krąg niebieskiego ognia. Zdałem sobie sprawę, że okazanie strachu może tylko oddalić mnie od prawdy. Z tego też powodu zacisnąłem zęby i całkowicie zdałem się na los. O, tak, zarechotał Sadrax. Raptem płomienie zaczęły piąć się coraz wyżej, nie czyniąc żadnemu z nas krzywdy. Przez krótki czas odizolowały nas od widoku podziemnej trupiarni. Kiedy zaczęły zwolna opadać,
Zorientowałem się, że znaleźliśmy się we wnętrzu innego pomieszczenia. Ściany pokoju zasłaniały wysokie regały z księgami o różnobarwnych grzbietach. My staliśmy oto pośrodku okręgu, w który wpisane były nieznane mi symbole. Sadrak spuścił moją dłoń i podszedł bliżej mebli z licznymi szpargałami. Były wśród nich flakony z płynami i proszkami, księgi oprawione w skórę i jakieś narzędzia o niewiadomym mi przeznaczeniu. Z wrażenia aż nie mogłem się ruszyć. Starzec skrzętnie coś przygotowywał, a ja obserwowałem go z daleka. Przewidywałem, że nie chciałby, aby mu w tej chwili przeszkadzać, ale zbliżyłem się do niego. Gdy stanąłem tuż za jego plecami, nadal coś pieczołowicie przygotowywał. Po kilku minutach obrócił się w moją stronę, trzymając w dłoni flakon z mętną cieczą. Następnie odezwał się do mnie nakazującym tonem. Teraz będziesz musiał dokładnie wykonać każde moje polecenie, jeśli chcesz, aby rytuał przebiegł pomyślnie. Popełnienie jakiegokolwiek błędu w najlepszym razie opłacisz swoim własnym żywotem. Skinąłem głową w porozumieniu. Rozum jednak przeczył ciału. Co? Nie na to się pisałem. Zważywszy na cenę mojego pochopnego wyboru, nie zamierzałem łamać reguł, jakie narzuci. Nie chciałem przecież, aby coś poszło nie tak. Staruszek w drugiej kolejności wręczył mi naczynko z mętnym płynem. Wskazał następnie dłonią centrum kręgu wymalowanego czerwoną farbą lub czymś, co ją przypominało. Linie tego szkoła dodatkowo znaczyły zapalone świece. Nieufnie skierowałem się w jego stronę. Stawiałem swoje kroki tak, jakbym stąpał po tafli zamarzniętego jeziora. Mało tego, miałem wrażenie, że znalazłem się na jego środku. Kiedy przekroczyłem czerwoną granicę wymalowanego na podłodze znaku, miałem wrażenie, że ciepło całkowicie opuściło moje ciało. Następnie zakazał opuszczania okręgu. Choć napastliwe dreszcze targały moim ciałem, nie wychodziłem poza granicę symbolu. Dziwna aura tego miejsca sprawiała, że począłem bać się o własną skórę. Od teraz koszt błędu mógł być dla mnie niepomierny. Stary grzesznik, jakim nazwał się wcześniej Sadrax, nakazał mi usiąść tam, gdzie aktualnie stałem. Było to samo centrum komnaty, a także tego podejrzanego kręgu. Następnym, co musiałem zrobić, to wypicie zawartości flakonu duszkiem. Po zażyciu mikstury miałem już tylko siedzieć tam nieruchomo. Zanim to zrobiłem, dokładnie obejrzałem podarowaną mi miksturę. Ciecz wyglądała obrzydliwie. Jej czarna barwa przywodziła mi na myśl morze nocną porą. Konsystencją przypominała olej silnikowy. Przysunąłem nos do szyjki butelki i odkryłem, że z zapachem nie było lepiej. Woń krwi zmieszanej z Bóg wie czym jeszcze odrzucała. Ze smakiem prawdopodobnie też nie było kolorowo. Długo się będziesz z tym tak pierdolił? Zapytał zniecierpliwiony guślarz. W reakcji na to podjąłem się wyzerowania flakonu. Przez mój przełyk przetoczył się zimny, oleisty płyn o podłym smaku. Zdawało mi się nawet, że czułem grudki czegoś na wzór popiołu i drobnych kamyczków pływających w sporządzonym przed chwilą eliksirze. Krótko po tym zobaczyłem, jak wokół mnie zaczęła krążyć namacalna, cienista smuga. Doświadczyłem tego, jak ociera się o mnie, sprawiając, że czułem cmentarny powiew zimna. Sadrax zaczął szemrać pod nosem niezrozumiałą formułę. Po wypowiedzeniu przez niego paru wersetów, nagle moje ciało opuściły wszelkie siły, a powieki samoistnie zasuwały się niczym teatralna kurtyna na zakończenie spektaklu. Walczyłem z poczuciem nagłego braku sił i atakującej mnie senności, jakby od tego zależało moje życie. W
ostatniej chwili zauważyłem, jak starzec staje naprzeciw mnie, jednocześnie trzymając się z dala od okręgu. W jego oczy wstąpiła bezkresna czerń, a na jego sinej twarzy silnie odznaczały się biegnące po niej żyły. Fide quid mors fide. Gdy skończył wypowiadać te słowa, urwał mi się film, a wizję na świat zastąpiła ciemność. Po chwilowym okresie mroku znalazłem się przed nowobogacką posiadłością. W zasięgu mojego wzroku dostrzegłem kogoś, kto niezaprzeczalnie wyglądał na jednego z łowców. Bezład brunatnych włosów pokrywał czereb wystrojonego w szarą koszulę i cienką skórzaną kamizelkę człowieka. Bohater wizji posiadał kilkudniowy zarost. Lekko zdewastowaną przez życie twarz znaczyły niezabliźnione nacięcia. Wśród niedoskonałości tego oblicza poznałem twarz mojego wuja. Obraz jego lica nie odbiegał daleko od moich odległych wspomnień. Do pasa przytroczone miał zasobniki, dwie kabury, a w każdej z nich WIS-100. Na jego pasie nośnym, zawieszonym przez ramię, wisiała strzelba, przypominająca mi Saigę 12. Dopiero po dokładniejszym oglądzie stryja postawiłem krok w jego stronę. No, przynajmniej chciałem. Uzmysłowiłem sobie jednak, że nie mogę swobodnie się poruszać. Gdy on ruszył w stronę drzwi posiadłości, coś powiodło mnie za nim. Przez szyby okien przebijało się ciepłe światło czerwonych lamp. Natomiast ściany obiektu nieudolnie tłumiły skoczne rytmy muzyki. Wspiąwszy się po schodkach na werandę, mój wujek chwycił za klamki obustronnych drzwi budynku. Po głębokim wdechu i wydechu pchnął je tak mocno, że grzmotnęły one o ściany przedsionka. Łowczy wiarus ujawnił mi wówczas wnętrze budynku. W rozległej halce rezydowały wszelakiej maści monstra, a całe pomieszczenie spowijało rdzawe zaciemnienie. Niektóre z nich sączyły krwawy aperitif ze szklanych szampanówek. Ci niechlujni chłeptali płynny karmazyn wprost z marmurowej fontanny. Nieliczne kreatury frywolnie okaleczały nagich i drżących ze strachu nieszczęśników, przytwierdzonych do kolumn oraz stołów. Ci bardziej spragnieni mięsa rozrywali przybitych do stołu wciąż żywych nędzarzy. Krzyk kilku z nich stał się głośniejszy niż muzyka. W jednym momencie podcięli im gardła lub rozłupali czaszkę. Bardziej pożądliwe potwory gwałciły skrępowane kobiety leżące na obitych skórą ławach. Dostrzegłem, że na ciałach tych biedaczek były widoczne ślady po pazurach przeróżnych istot. Jeszcze inne kreatury biczowały pejczami męczenników zwisających na łańcuchach z sufitu. Na ich plecach pozostawały głębokie szramy po fragmentach szkła przyczepionego na końcach batogów. Jedna z istot poddawała nawet jednego mężczyznę torturze krwawego orła. Cierpienie aż wylewało się z twarzy udręczonych nędzników w czasie tych kilku chwil obserwacji. Stwory i potwory, na dźwięk przełączenia bezpiecznika i pociągnięcia za zamek, wnet zwróciły na niego uwagę. Widziałem to. Były zadziwione jego obecnością. Nie spodziewały się pewnie, iż jakiś człowiek znikąd dostanie się do ich kryjówki na odludziu. Minęło kilka sekund, nim pierwsze z nich rzuciło się na Jakuba, uznając go za darmową przystawkę. Charon z niewiarygodną prędkością przytulił kolbę strzelby do ramienia i pociągnął za spust. Śród rozkwasił głowę zbyt pewnego siebie humanoidalnego potwora, który zdążył tylko pokazać wydłużone kły.
Do walki w rytmie muzyki techno przyłączyły się odważniejsze istoty, a tchórzliwa reszta uciekła w popłochu. Charon strzelał zarówno do tych pierwszych, jak i drugich. Nie potrafiłem zaklasyfikować 1/4 tych wszystkich monstrów, ale widziałem, że obserwowany łowca sieje śmierć i chaos wśród całej tej zgrai. Mało tego, używał zaklęć. Udało mu się nawet przywołać kilka dziwnych mar, które pomagały mu w potyczce. Ignorował cierpiących, wciąż nawołujących pomocy. Najpewniej zdawał sobie sprawę, że nie pomoże im martwy. Większości z nich, w mojej ocenie, nie dało się już pomóc. Funkcjonowali już na oparach egzystencji i prawdopodobnie zmarliby krótko po oswobodzeniu. Stryj skupiał się za to na każdym swoim ruchu. Te wykonywał płynnie i zdawać by się mogło, że robi to w takt wygrywanej przez głośniki sieczki. Niespodziewanie skończyła mu się amunicja do strzelby. W tej samej chwili Charona dosięgła łapa wilkołaka, która posłała go na ścianę. Stryj zderzył się z murem pomieszczenia i osunął na podłogę. Miał problemy ze wstaniem lub po prostu udawał, że nie może się pozbierać. Kiedy bestia zbliżyła się do Jakuba, ujrzałem błysk w jego oku. Uosabiał on zaciekłość i ferwor walki. Wujek rzucił rozładowaną strzelbę prosto w pysk sierściucha, czym zyskał kilka sekund przewagi. Wówczas dostrzegłem na łbie wilkołaka coś w rodzaju wypalonego piętna. Kiedy bestia zwróciła głowę z powrotem w stronę Charona, ten stał już o własnych siłach, dzierżąc w dłoniach pistolety. Szybko policzył się z tym i resztą tego tałataństwa. Byłem tuż za nim. Widziałem, jak dowodził upiorami oraz odstrzeliwał wszelką istotę, która stanęła mu na bitewnej ścieżce. Poraniony i umęczony rzezią myśliwy wyszedł przed potworną haciendę. Zdawał się czymś rozdrażniony. Miałem wrażenie, że czegoś tam szukał, ale w ostateczności tego nie znalazł. Po nerwowym zatrzaśnięciu za sobą drzwi dostrzegł mężczyznę, ubranego w wypłowiałe, ciemnozielone hajdawery i kremową koszulę z rzemykami zamiast guzików. Stał on kilka metrów przed posiadłością. Charon na jego widok poderwał pistolety, biorąc na cel przybysza. Sprawnie ściągnął języki z pustów. Cichy, metaliczny szczęk zakomunikował brak kul w magazynkach. Jeszcze bardziej zdenerwowało to łowcę, który odrzucił boczniaki, wyciągając sztylet o pokrytym runami ostrzu. To był ten sam sztylet, w którego posiadanie wszedłem zeszłego wieczora. Spojrzał na szklaną rękojeść. Czarna ciecz w jej wnętrzu prawie się skończyła, co nie polepszyło humoru łowcy. Mężczyźni zwolna podeszli do siebie na odległość kilku kroków. Powoli przesuwałem się tuż za nim, mimo że wolałem nie zbliżać się do nieznajomego. Korzystając z okazji, zmierzyłem mężczyznę wzrokiem. Przekute kolczykiem prawe ucho i tatuaż czerwonego półksiężyca z przeróżnymi zdobieniami na lewej skroni z pewnością wyróżniłyby tę postać z tłumu. Wyróżniała go jeszcze wygolona po bokach, ruda czupryna luźno uwiązana w kitkę. Ta z kolei zwisała po prawej stronie jego głowy. Pod jego garbatym nosem zauważyłem długie wąsy układające się w kształt końskiej podkowy. Przy pasie nosił dwie sabery wsunięte do skórzanych pochew. Spod szala przepasającego jego podbrzusze wystawała rękojeść ukrytego pod nimi bandoletu. Nieznajomy wyglądał dość osobliwie, ale było jednakże coś jeszcze. Słabo zarysowana czerwona aura otulała cały kontur jego postury. Krawędzie jego ciała zdawały się drgać. Nie potrafiłem przyrównać tego zjawiska do czegokolwiek innego.
W głębi siebie wiedziałem, że spotkanie tej dwójki nie skończy się dobrze. Stryj i nadzwyczajny jegomość zamienili ze sobą parę słów, ale nie mogłem usłyszeć, o czym dokładnie rozmawiali. Po tym, jak elegant w szykownym stroju skończył coś mu mówić, rozwścieczony myśliwy zamienił się w smugę cienia, która pomknęła w jego kierunku. Ten jednak bezproblemowo ją uniknął, dobywając szabli. Charon zmaterializował się w niekorzystnym położeniu, tuż pod jego szablą. Kiedy myślałem, że to już koniec, ten szybko sparował cięcie i wymierzył swoje. Wuj zamachnął się sztyletem, a tajemniczy typ padł pod jego ciosem wyprowadzonym od dołu. Upadające ciało wstrząsnęło gruntem. Nieoczekiwanie z nosa i ust poległego wypełzł bordowy słup dymu. Mój wujek nie zdążył na to zareagować w żaden sposób, bo dym wpełzł przez jego rozwarte zdziwieniem usta. Cały ten czas tkwiłem w miejscu. To, co zobaczyłem w tamtej chwili, było dla mnie za szybkie. Po tym zjawisku członek mojej rodziny zachwiał się, próbując ustać na nogach. Pośpiesznie szukał jakiegoś przedmiotu w wiszącym przy pasie skórzanym zasobniku. W końcu znalazł. Ostatecznie szklany flakonik, który usiłował wyciągnąć, okazał się spękany i pozbawiony cieczy. Widząc to, Charon spojrzał w gwieździste niebo, roniąc przy tym drobne stróżki łez. Zamknął oczy, prawdopodobnie przewidując coś, co miało się wydarzyć. Patrzyłem na niego, szczękając zębami ze strachu. Wujek ryknął przeciągle. Widziałem, że napiął wszystkie mięśnie do granic możliwości. Nie spodziewałem się tego, co miało się stać lada chwila. Jego pełny gniewu okrzyk został gwałtownie ucięty, gdy coś rozerwało go od środka na drobne strzępki mięsa. Wraz z widokiem jego rozdartego ciała wyblakł obserwowany przeze mnie obraz okrutnej śmierci, jakby całość była przepaloną kliszą. Obudziłem się spustoszącym mój umysł mentalnym bólem. Ponadto towarzyszyło temu uczucie, jakby przez moje ciało przebiegał prąd o wysokim napięciu. Kiedy leżałem na środku czerwonego okręgu, targało mną zimno kamiennej podłogi i trauma po ujrzeniu makabrycznej śmierci. Skuliłem się do pozycji embrionalnej, rycząc jak małe dziecko. Sadraks wnet dopadł mnie, łapiąc za barki i potrząsając gorączkowo. Otrząśnij się! Mów, młody, co zobaczyłeś? No mów! Łukałem i jęczałem pod nosem. Trząsłem się przy tym jak osika. Zanim ogarnąłem buzujące we mnie emocje, zdążył przywołać mnie do porządku jeszcze 3 razy. Mój oddech z chwili na chwilę się uspokajał, a bicie serca wracało do normalnego tempa. Nie wiem, ile zajęło mi pozbieranie się z tego nędznego stanu, ale wstałem w końcu na równe nogi. Po paru wdechach i wydechach wyjawiłem parającemu się czarami starcowi wszystko, co ukazała mi, zesłana przez rytuał wizja. Sadraks słuchał mnie uważnie, ani razu nie wszedł mi w słowo. Domniemywałem, że pytania co do detali widzianych scen czekały mnie na samym końcu mojego monologu. Sam miałem rzucić mu kilka trudnych orzechów do zgryzienia w przystępniejszym czasie. Tak jak przewidywałem, kiedy skończyłem się mu zwierzać, staruszek zaczął mnie wypytywać. Czy zauważyłeś coś charakterystycznego dla tej posiadłości? Wróciłem do dramatycznej wizji, zwracając uwagę na pewien, być może istotny szczegół. Wilkołak, który rzucił moim wujem o ścianę, ale i parę innych maszkar. Wszystkich
charakteryzowało wyróżniające się piętno. Specyficzne znamie posiadał również morderca mojego stryja. Sam budynek nie posiadał żadnego szyldu ni szumnej nazwy, a z jego okien biło czerwone światło. Za to część znajdujących się tam potworów posiadała znak czerwonego półksiężyca na ciele. Słysząc to, starzec chrząknął pod nosem w zamyśleniu. Następnie odwrócił się i siadł bez życia na stojącym nieopodal krześle. Pochylił się do przodu i oparł łokieć o kolano, a na dłoni ułożył zarośniętą brodę. Na pierwszy rzut oka było widać, że zbiera myśli, aby wszystko podsumować. Niecierpliwie oczekiwałem na konkluzje i wnioski, do jakich doszedł. Strwożony tym, co mogłem usłyszeć, stałem w środku kręgu i ponuro wbijałem wzrok w podłogę. Kiedy począł mówić dalej, natychmiast skierowałem spojrzenie na niego. Posiadłość, o której mówisz, była w zupełnej ruinie, kiedy członkowie naszego bractwa dotarli na miejsce. Poza krukami dziobiącymi w krwawej miazdze i leżącym obok dziennikiem, nic na początku nie rzucało się w oczy. Po przestudiowaniu dziennika i odnalezieniu sztyletu wśród szczątków, dowiedzieli się, że był to twój wuj. Ten, kto pokonał Harona, zapewne stał też za wydarciem stron z jego dziennika. Nasz druh musiał wdać się w prywatną wojenkę z jakimś nieznanym mi klanem. No cóż, pojawił się ktoś, kto koniec końców przerósł go potęgą. Z twojego opisu wynika, że był to demon. Słuchałem z zaangażowaniem wywodów Sadraxa, czując w sobie coś dziwnego. Na dnie świadomości, gdzie nie sięgało żadne światło, zrodziło się łaknienie. Było to nikczemne i grzeszne pragnienie. Nie mogłem przejść obok jego beznadziejnej śmierci obojętnie. Nie potrafiłem. Czułem, że muszę kontynuować śledztwo i ukarać winowajcę bez względu na koszt. Żywiołowo spytałem staruszka o dalsze poszlaki. Którzy z łowców byli w tamtym miejscu? Gdzie znajdę? Dopiero jak skończyłem, dotarło do mnie, że zapytałem być może nawet zbyt ostro. Mój potok pytań i płynącą z nim brawurę przerwało uderzenie gromu. Przestraszony wzdrygnąłem się i odruchowo obejrzałem sufit, jakby strop miał się zaraz zarwać. Staruch pokręcił głową, parsknąwszy przy tym charkotliwym śmiechem. Nie wytrwasz 5 sekund w walce z demonem. Bez urazy, młodzieńcze. W tym stanie nie dałbyś rady choćby młodemu wąpierzowi. Po tych słowach między nas wdarła się cisza. Sadrax wciąż siedział na krześle, a ja stałem zrezygnowany, roniąc nikłe stróżki łez. Czyli to koniec? Dowiedziałem się prawdy i nic z tym nie mogę zrobić? Cóż za parszywy los! Znając prawdziwe okoliczności śmierci mojego chrzestnego, nie mogłem po prostu wrócić do normalności i o wszystkim zapomnieć. Incydent z Lamią wstrzyknął w mój krwiobieg brak zaufania. Podświadomie bałbym się, że twarze bliskich znajomych mogą być jedynie maską, za którą kryje się coś, czego natury nie pojmuje. Zacisnąłem w złości pięści i zdecydowałem się zapytać. Tym razem z należytą powagą i respektem. Co mogę w takim razie zrobić? Sadrax zadarł na chwilę głowę do góry. Podszedł następnie do mnie bliżej i wejrzał prosto w zwierciadła mojej duszy. Kiedy zderzył się z moim smutnym i pełnym żalu spojrzeniem, odezwał się bez emocji na twarzy ani w głosie. Wrócić do życia, jakie wiodłeś przedtem. Albo... Przypatrywałem się starcowi przenikliwie, wymuszając zwerbalizowanie drugiej propozycji. Nie usłyszałem tego, co miał zamiar powiedzieć.
Powtórzyłem więc ostatnie wypowiedziane przez niego słowo. Albo stać się jednym z biesów wiedźm. Jeśli nie brak ci odwagi i determinacji, możesz poddać się szkoleniu. Ono przekuje cię w broń. Krew się we mnie gotowała na myśl o bezczynności. Nie musiałem długo myśleć nad podjęciem decyzji. Podjąłem ją już przed dostaniem się do tej komnaty. Utwierdziłem się tylko w przekonaniu, że wybór, jaki chciałem podjąć, był tym prawidłowym. W poczuciu żalu odrzekłem do staruszka: nie cofnę się przed niczym i stanę się łowcą. Moja odpowiedź, podsycona oliwą straty i podpalona ogniem gniewu, wywołała na twarzy Sadraksa niecny uśmiech. Po raz drugi wyciągnął do mnie pomarszczoną dłoń, którą bez wahania uścisnąłem. Tym razem nie przestraszyłem się sztuczki siwego Ramola. Krótko po zwarciu się naszych dłoni otoczył nas krąg płomieni. Dopiero widząc jego niebieski blask, pogodziłem się z tym, że nie było odwrotu z obranej przeze mnie ścieżki. Ogniste języki pięły się ku górze, do momentu aż całkowicie oddzieliły nas od bibliotecznej komnaty. Gdy płomienie opadły, znaleźliśmy się po środku głównego holu. W tym samym pomieszczeniu zobaczyłem schodzącą się grupę zaciekawionych łowców. Stanęli oni w nierównym szeregu. Wśród wszystkich rozpoznałem tylko ponurego Baltazara i energicznego Kinaja. Choć reszta też wyglądała całkiem sympatycznie. No, na ile sympatycznie mogli wyglądać? Sadraks wyniośle oznajmił im wszystkim moją decyzję o dołączeniu do bractwa. Większość z zebranych nie patrzyła na mnie przychylnie. Jeszcze inni spoglądali na mnie z pogardą. Z kolei Balti patrzył na mnie z rezygnacją, a Kinai był chyba jedyną osobą, która ucieszyła się na tę wieść. Po obwieszczeniu najstarszego członka bractwa, Balti i Kinai zabrali mnie na stronę. Tam też wytłumaczyli reguły obowiązujące mnie podczas szkolenia, któremu miałem zostać poddany w najbliższym czasie. Udzielali też porad i wskazówek, ale przez ich natłok nie dałem rady wszystkiego spamiętać. Wiedziałem jednak, że od tej pory musiałem wykonywać polecenia brunetki i starego dziadygi, których widziałem przez moment w głównym holu. Każde moje niepowodzenie lub nieposłuszeństwo miały grozić karą. Tą z kolei miałem popamiętać do końca swojego szkolenia i na lata w łowieckim fachu. Pierwsza ze szkolących mnie osób jakiś czas później stanęła tuż obok naszej trójki. Dziewczyna, nie zwlekając, zachichotała: hejka, szczeniaczku, twoja pani przyszła. W radosnym wyrazie twarzy brunatno-włosej kobiety dostrzegłem jednak coś niepokojącego. Mianem szczeniaka określano członka bractwa usytuowanego na najniższym miejscu w hierarchii. Bardzo szybko też doświadczyłem marności tego stanu. Jeszcze tego samego dnia bez pardonu wtrąciła mnie do małego pomieszczenia. Zasuwając skobel metalowych drzwi, zaszydziła ze mnie na odchodne: spędzimy ze sobą sporo czasu. Czasami się we mnie nie zakochuj. Jak tylko zobaczę, że się do mnie łasisz, to zobaczysz, jak ciężką mam rękę. Zarówno pierwszą, jak i kolejne noce spędziłem w tej pozbawionej światła komórce. Budziłem się, aby wykonać codzienną mantrę ćwiczeń zleconych przez nadzorującą mnie kobietę. Następnie dostawałem śniadanie w misce, jak zwykł dostawać pies. Po skromnym posiłku brunetka o imieniu Zaja odprowadziła mnie do biblioteki. Tam czekał już na mnie kolejny stary cap. Na pierwszym naszym spotkaniu przedstawił się jako Sfarug. Od niego dowiedziałem się później, że jest tutejszym kowalem i złotą rączką. Dawno już nie polował, ale zamiast tego uczył takich jak ja, jeśli się jacyś oczywiście trafili.
Początkowo wykładał mi teorię fechtunku, mrocznych arkan i potworów, aby za jakiś czas sprawdzić moją wiedzę. Jeśli popełniłem jakiś błąd, to musiałem zapisać poprawną treść po 100 razy. Dość prędko mi się to zdarzyło. Po nauce w Bibliotece Bractwa czekały na mnie kolejne ćwiczenia sprawnościowe w karcerze. Pierwsze serie ćwiczeń naprawdę nie były trudne, ale z każdym kolejnym dniem Zaja podkręcała mi śrubę. Tłumaczyła się przy tym, że nie chce, aby trening fizyczny mnie nużył. Mimo tej wymówki, odniosłem wrażenie, jakby ją to bawiło. Pewnego dnia wspomniana łowczyni przyprowadziła do mej celi kogoś na oko w moim wieku. W jego zwierciadłach duszy zobaczyłem dezorientację i strach. Kiedy spostrzegł, że nie jest tu sam, począł zasypywać mnie gradem pytań. Odpowiadałem na nie dokładnie i bez fałszu. Nie miałem ani siły, ani powodu, żeby kłamać, ale na dużą ilość pytań sam nie znałem odpowiedzi. Po paru minutach nasza rozmowa spełzła na inne tematy. Szybko znaleźliśmy nić porozumienia. Nowy mieszkaniec ciemnicy miał na imię Konrad, a powód jego pojawienia się tu był nie lada zagadką dla Bractwa. Otóż trafił tu całkowitym przypadkiem, bez odmawiania inkantacji i zaklęć. Po prostu spacerował sobie po lesie. W trakcie przechadzki nadział się na przyczajone w lesie pokutniki. Te pocharatały go bardziej ode mnie. Przekonałem się o tym po obejrzeniu jego pleców. Kiedy skończył mi się spowiadać, podzieliłem się z nim moją historią. Możliwe, że moje wyznanie zaważyło na jego decyzję o pozostaniu w tym miejscu. Pogoda ducha, jaką wykazywał się Konrad, dodawała mi otuchy. Z nas dwóch to właśnie on miał najbardziej optymistyczne myśli. Ja z kolei trzymałem się swojego uporu w sprawie śledztwa. Chciałem zdobyć jak największą wiedzę o istotach demonicznych. Chciałem stać się w przyszłości mieczem Damoklesa, wiszącym nad miedzianowłosym demonem. Motywacja szczeniaka z przypadku była mi jednak nieznana. Kiedy przestałem już liczyć dni w zamknięciu, mój towarzysz stał mi się bliski jak brat, którego nigdy nie miałem. Z czasem tempo naszego treningu znacząco przybrało na prędkości. Ćwiczenia fizyczne nadzorowane przez Zaję stały się jeszcze bardziej wyczerpujące, a nauka u Swaroga obfitowała w wiedzę i obrastała w kolejne wymogi. Przez długi czas wyrabialiśmy się ze wszystkimi poleceniami i dawaliśmy z siebie wszystko, mimo kiepskich warunków. Niestety, w pewnym momencie zarówno Konradowi, jak i mnie powinęła się noga. Nie udało nam się wykonać ogromu ćwiczeń naszej treserki. Rychło mieliśmy poznać, jaka była tego cena. Gdy Zaja wywlekała Konrada z komórki, rzuciłem się na nią w jego obronie. Ta jednak odepchnęła mnie z niebywałą łatwością, w wyniku czego padłem plackiem na podłogę. To nie było normalne. Ta kobieta była niewiele starsza ode mnie i Kinaja. W dodatku wcale nie wyglądała mi na siłaczkę. Kiedy zdałem sobie z tego sprawę, metalowe drzwi zatrzasnęły się z głuchym zgrzytem. Pogrążyłem się w odczuciu porażki. Wręcz umierałem ze strachu, gdy Konrad nie wracał przez całą noc. Przerażał mnie brak wiedzy na temat kary, która wisiała również nade mną. Powrócił dopiero następnego ranka, kiedy Zaja ponownie otworzyła drzwi. W blasku dnia stał na chwiejnych nogach, jedną dłonią uciskając kurczowo swoje lewe oko. Ubrania, w jakich przybył pierwszego dnia, stały się niczym więcej jak podartymi łachmanami, z pomiędzy których świtały świeże czerwone zadrapania. Przekroczywszy próg pomieszczenia, młodzik padł na kolana z wycieńczenia. Widząc go poturbowanego, odczuwałem niemałą złość wobec Zai. Wiedząc już o potędze niepozornej młodej brunetki, nie upatrywałem okazji na uderzenie jej. Zaja wpatrywała się w moje oczy, próbując z nich coś wyczytać.
Trwało to dosłownie chwilę, a wraz z końcem niezręcznej chwili oznajmiła, że dzisiaj ćwiczeń nie będzie. Przed zmrokiem miała przyjść do mnie. Straumatyzowany tym wszystkim Konrad nie odezwał się do mnie tego dnia, ani słowem. Cicho pojękiwał, a ja w ciszy czekałem na swój wyrok. Treserka wyprowadziła mnie daleko poza gmach katedralnego budynku. Za źródło światła służyła nam jedynie czołówka, jaką dostałem od łowczyni. W ciszy szliśmy przez bujające się na wietrze wrzosowisko. Szedłem tuż za nią, nie próbując nawet uciekać. Nie chciałem pogarszać już swojej i tak kiepskiej sytuacji. Nie mogłem oderwać wzroku od swojej treserki. Patrzyłem na nią zmieszany. Oprócz długich spodni dżinsowych i najzwyklejszych półbutów nosiła popielatą opaskę w miejscu biustonosza. Pleców łowczyni nie okrywała nawet jej ulubiona ramoneska o stylowej czarnej barwie. Dziwiłem się, że w tak przewiewnym stroju nie było jej zimno. Mną aż trzęsło. Musiała w końcu wyczuć, że ślepo wodziłem za nią spojrzeniem, bo odezwała się z nie lada rozbawieniem. Co się tak gapisz, szczeniaczku? Zastanawiałem się, czy nie jest ci zimno. O, jaki z ciebie słodziak. Dla twojej wiadomości, nie jest mi zimno. Przystanęliśmy tuż przed skrajem lasu okalanego mgłą. Wpatrywałem się gniewnie w powabne oczy kobiety, próbując odgadnąć jej zamiary. Twarz Zai nie zdradzała nic poza smutkiem. Stałem w ciszy i bez ruchu, oczekując na rozjaśnienie obecnej sytuacji. Co ona ma zamiar mi zrobić? Zapytałem się samego siebie w myślach. Niezbyt spodobała mi się odpowiedź, którą sam sobie wyrokowałem. Powoli uświadamiałem sobie, na co się zanosi. Nadal jednak oszukiwałem siebie samego, że ten najgorszy scenariusz się nie ziści. Łowczyni w końcu pękła i westchnęła z żalem. No nie patrz tak na mnie. Żal mi cię, mój kundelku. Mam imię, wiesz? Rzuciłem opryskliwą uwagą, lecz brunetka wpuściła ją jednym uchem, a drugim wypuściła. Nie odpowiadając na moje pytanie, zaczęła mówić dalej. Niestety nie mogę ci odpuścić. Ale mogę zdradzić ci coś, co cię zmotywuje. Pasi? Niby co takiego miałoby mnie zmotywować? Do czego? Po pierwsze, mimo że na początku byłam wobec ciebie sceptyczna, to polubiłam cię. Po drugie, nie złam swojej pani serduszka i postaraj się przeżyć do świtu. Po tych słowach niespodziewanie wepchnęła mnie w mgielną zasłonę. W moment wywinąłem orła i ległem na pokrytej leśnym runem glebie. Prędko spostrzegłem, że mgła nie była tak gęsta jak za dnia. Dawało mi to większą szansę na spostrzeżenie mrocznych istot. Oprzytomniałem. Zaraz potem zerwałem się gwałtownie z ziemi. Nie mogłem sobie pozwolić na leżakowanie. Nie w tym przeklętym lesie. Tuż po wstaniu na równe nogi ujrzałem machającą do mnie uśmiechniętą Zaję. Na jej widok uniosłem tylko zaciśniętą pięść w geście groźby. Pomachałem nią kilka razy i pomknąłem w leśną głębinę. Wnet wpadłem na sposób, który pozwoliłby mi przeżyć noc bez większych problemów. Zamierzałem nie zwalniać tempa biegu i trzymać się blisko skraju lasu. Te wynaturzenia nie ścigały ofiar na długie dystanse, a niebezpieczne stawały się tylko wtedy, gdy podejdzie się do nich za blisko. Dlatego też biegłem przed siebie, robiąc co jakiś czas przystanki w bezpiecznie wyglądających miejscach. Sprawnie wymijałem nieco ruchliwsze niż za dnia potwory, wywołując ich jęki niezadowolenia. Nie wiem, ile czasu upłynęło od startu tej leśnej żylety, ale im dalej znajdowałem się od punktu startu, to napotykałem coraz mniej tych stworów. W pewnym momencie wypadłem na niedużą polanę, nad którą wisiał księżyc, będący w pierwszej kwadrze.
W cieniu krzewów i wysokich traw kryły się pnie ściętych drzew. Coś mi tu jednak nie grało. Nieopodal mnie stały ułożone na sobie zbutwiałe bale drewna. Wyglądało to trochę jakby ludzie zapomnieli o tym miejscu. Wydał mi się dziwny fakt, że taka ilość surowca leżała w lesie i nikt się po nią nie pofatygował. Gasząc wiszącą na mym czole lampę, udałem się do stosów ściętych pni. Siadając pomiędzy składowiskami, pozwoliłem sobie na moment oddechu. Wpierw go wyrównałem, ostrożnie monitorując okolice. Trochę czasu minęło, zanim oparłem plecy i przymknąłem powieki. Nawet gdy to zrobiłem, słuchałem uważnie dźwięków otoczenia. Na szczęście nie docierały do moich uszu żadne odgłosy zwiastujące zagrożenie. Ta bezwzględna cisza usypiała mnie z każdą chwilą. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, jak dawno nie słuchałem muzyki. Brakowało mi tego jak rybie wody, ale co mogłem poradzić, skoro telefon już dawno mi się rozładował? Nosiłem go już tylko dla sentymentu. Podczas drzemki otwierałem powieki, żeby nie zasnąć. Nie wiadomo, co by się mogło stać, gdybym całkowicie opuścił gardę. Bóg jedynie wie, ile trwałem w stanie wewnętrznej walki ze snem. Na pewno otrzeźwił mnie gwałtowny szelest, dobiegający od granicy polany, do której siedziałem tyłem. Rozwarłem powieki do granic możliwości. Odruchowo rozejrzałem się na wszystkie strony, niczym wystraszony zając. Źródło dźwięku okazało się znajdować za jednym z leżących odłogiem stosów drewna. Wolałem rzucić okiem na to, co zachwiało błogostanem boru. Wspiąłem się na ułożone piętrowo belki. Wyjrzałem bojaźliwie zza stosu drewna i zamarłem. Okazało się, że w tych lasach żyło coś znacznie groźniejszego niż pokutnicy. Stworzenie poruszało się na czterech łapach. Na pierwszy rzut oka wyglądał jak przerośnięty wilk, ale gdy wpatrywałem się w niego przez chwilę, dostrzegłem kilka kolejnych różnic. Był on pokryty krótką sierścią barwy przypominającej błotnistą ziemię. W kłębie sierść była wyraźnie dłuższa, przez co wilczur zdawał się bardziej masywny. Tułów stwora kończył się zadem, z którego wyrastał ogon. Po chwili warowania w miejscu, psowaty uniósł łeb ku górze, próbując zwietrzyć nozdrzami jakiś zapach. Następnie zaczął rozglądać się po okolicy. Czując, że miał w zamiarze obrócić łeb w moją stronę, schowałem się w panice. Byłem pewny, że mnie nie zauważył, ale szybko dotarł do mnie. Przykry fakt. To bydle mogło bez problemu mnie wyniuchać. Liznąłem palec wskazujący, powoli wyciągając go nad stos drewna. Na moje szczęście wiatr tym razem okazał się moim sprzymierzeńcem. Wiał od strony zwierzęcia, przez co mój zapach uchodził w przeciwnym kierunku. Zwiększało to moją szansę na wyminięcie potencjalnego niebezpieczeństwa. Dopiero kiedy wilczur swoim mimochodem zbliżył się do mojej kryjówki, zacząłem zastanawiać się nad ucieczką. Zwierz niestety krążył zbyt blisko, żeby po prostu pobiec w stronę drzew i dlatego musiałem wymyślić coś lepszego. Miałem wrażenie, że po mojej głowie skacze taka mała, wyimaginowana piłeczka. Po paru odbiciach nagle pękła, a do mojej łepetyny trafił pomysł. Wyciągnąłem z kieszeni smartfon i rzuciłem na niego oko. Rozładowany i tak na nic mi się zda. Tej nocy miał jednak sposobność uratowania mi życia. Zamierzałem więc rzucić nim w coś, co narobi dużo hałasu. Wzrokiem namierzyłem najdalej położony skład przegniłych pni. Miotnąłem urządzeniem z całych sił. Po paru sekundach usłyszałem stukot i natychmiastowy tupot zwierza. Odczekałem chwilę i ruszyłem tam, skąd przybyłem. Gdy znalazłem się w połowie drogi, zaatakowało mnie przeczucie, jakby ktoś lustrował mnie wzrokiem. Spojrzałem w miejsce wskazywane przez intuicję. Po drodze mój wzrok napotkał statyczny kontur masywnego wilczura. To on mnie obserwował. Pysk zwierza
uzbrojony przez matkę naturę, był w kły ostre, długie i delikatnie zagięte jak szable. Na tle brązowego futra ich kolor wydawał się biały jak kreda. Z pomiędzy nich dostrzegłem lekko uniesiony krótki język i ściekającą, niespienioną ślinę. Ślepia obserwatora nie ujmowały mu grozy. Czarne źrenice były zaledwie igiełką na morzu jasnego brązu, które okrążał brzeg ciemnoszarych powiek. Oh, goddammit! Szepnąłem, gdy skrzyżowałem z wilczurem swój wzrok. Nie minęła nawet chwila, a to kosmate wynaturzenie zerwało się ku mnie. Nie miałem ochoty stać bezczynnie. Zapaliłem czołówkę, dobyłem sztyletu i pognałem na złamanie karku. Teraz mogłem się tylko modlić, aby zwierz mnie nie doścignął. Stwór podczas pogoni nie wył ani nie powarkiwał. Jedynym, co słyszałem, był tętent jego łap odbijających się od ściółki. Szansa na wyjście z tego impasu cało była marna, ale nie zerowa. Do pozbycia się nagonki chciałem wykorzystać siedlisko pokutników. Upatrywałem w tym rozwiązaniu tego, że wystarczająco spowolnią bestie. Te zrodzone z wiedźmego moru stwory raczej nie tolerowały innych gatunków na swoim terenie. Zdziwiłem się, gdy usłyszałem za sobą znajomy skrzek. Odbiegając na bezpieczną odległość, obróciłem się wstecz. Czający się za drzewem pokutnik zastąpił mojemu prześladowcy drogę. Musiało mu się przysnąć, bo nawet mnie nie zauważył. Stwór szybko rzucił się do ataku. Ja stałem tak przez chwilę, obserwując następny bieg wydarzeń. Wróg mojego wroga dobrze wykorzystał element zaskoczenia. Mogłoby się wydawać, że sprosta on przerośniętemu wilczurowi. Przełomem był moment, kiedy szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na korzyść wilczura. Poczułem, że czas już wiać, więc nie traciłem czasu na przyglądanie się. Po paru susach rzuciłem spojrzeniem jeszcze raz na broniącego mnie pokutnika. Mój niedawny sprzymierzeniec był rozszarpywany przy akompaniamencie agonalnych skrzeków przez mojego prześladowcę. Ledwo co poradził sobie z przeszkodą, ponownie puścił się pędem za mną. Uciekając, prawie nadziałem się na kolejnego, spaczonego klątwą potwora skitranego w krzakach. Wilczur tym razem nie miał tyle szczęścia, bowiem okazało się, że pokutników przyszło więcej. Zza moich pleców dobiegły odgłosy zażartej jatki, gdy gromada pokutników naskoczyła na przerośniętego wilka. Nie oglądałem się za siebie. Biegłem, dopóki odgłosy sierściucha i pokutników nie ucichły. Pozostali mieszkańcy lasu wbrew mojemu zmęczeniu nie omieszkali mnie nadal dręczyć. Szybko przełożyło się to na większą ilość niebezpiecznych sytuacji i moich błędów. Jeden z nich kosztował mnie parę ran od ich pazurów. Te dosyć łatwo przecięły moje skórzane okrycie. Prędko uzmysłowiłem sobie, że lepsze było to niż danie się złapać. Nie pozostawałem tym istotom dłużny i przy dogodnej okazji odgrażałem się im runicznym ostrzem. Gdy podeszwy butów zaczęły mnie parzyć, a nogi zesztywniały od spięcia mięśni, zwolniłem. Wbrew rosnącemu wyczerpaniu, ciągle parłem przed siebie. Ledwo broniłem się przed spaczonymi potworami. Czułem, jakby serce miało mi zaraz wyskoczyć z piersi. Uczucie mentalnego wycieńczenia dobijało mnie coraz bardziej. W końcu biegłem przez prawie całą noc i uciekałem przed jakimś dziwnym wilkiem. W dodatku nieraz się zdarzyło, że pokutnicy prawie mnie załatwili. Nadzieja ponownie zaczęła mnie wypełniać, gdy poczynało świtać. Z czasem zobaczyłem pierwsze promienie słońca przebijające się przez ciemność. Myślałem, że wybawienie z kruchej sytuacji stawało się coraz bliższe. Nagle stanąłem w miejscu. Obraz, jaki odsłaniał przede mną świt, wytrącił mnie z marzeń o powrocie do katedry. Zorientowałem się, że osaczyli mnie pokutnicy. Rozbieganymi oczami szukałem przesmyku pomiędzy nimi, ale stali zbyt blisko siebie. Nawet mysz się nie prześlizgnie, pomyślałem, uśmiechając się krzywo. Zacisnąłem następnie drgające palce na rękojeści sztyletu, przygotowując się do walki, której na pewno bym nie wygrał.
Flegmatyczne potwory zbliżyły się do mnie. Zanim podeszli wystarczająco blisko, mgła diametralnie ograniczyła mi widok na leśny krajobraz. Wrażenie to nie trwało na szczęście długo, gdyż lada moment pojawiłem się na placu przed katedrą. Padłem wycieńczony na kolana, patrząc na źdźbła trawy wyrastające z pomiędzy nieregularnych brukowych kostek. Pierwszym, kogo ujrzały moje zmęczone oczy, był Baltazar. Za nim, tuż przy wejściu, stała uśmiechnięta od ucha do ucha Zaja. Zobaczywszy ją, wysapałem żartobliwie. Patrz, Zajka, jeszcze dycham. No, brawo, odpowiedziała zadowolona. Z niezmiennym uśmieszkiem złapała mnie za łachy i wtrąciła z powrotem do karceru. W nim wyczekiwał mojego powrotu drugi ze szczenięcego miotu. Konrad wstał z podłogi niemalże od razu po przekroczeniu przeze mnie progu. W półmroku klitki dostrzegłem, że podczas mojej nieobecności ktoś sprawił mu czarną opaskę na oko. W chwilę po tym, jak zatrzasnęły się za mną drzwi, podszedłem do niego. Opowiedziałem mu chaotycznie o wydarzeniach zeszłej nocy. Następnie cicho spytałem, czy widziany przeze mnie w lesie wilczur go tak pokiereszował. Mój towarzysz jednak zareagował na to wielkim zdziwieniem i wybałuszonymi oczami. Stary, o czym ty mówisz? Jaki wilczur? Jakie miejsce wycinki? Najpewniej nie widział tego, co ja. Dlatego opowiedziałem mu wszystko od początku. Konrad słuchał uważnie. Po moich zwierzeniach zbiegł na przełaj, wyjawił mi, w jaki sposób stracił oko. Okazało się, że drugi szczeniak próbował się chować przed pokutnikami. Z początku chował się pod powalonymi drzewami oraz w zakrzaczonych dołach. Sprawnie skradał się od kryjówki do kryjówki, kiedy robiło się gorąco. Niestety, zaszedł na obszar, gdzie poczwar było więcej. Te wmig go osaczyły, ale jakimś cudem udało mu się wyrwać z objęć ponurego kosiarza. Opłacił to zranionym okiem i szramą na połowie twarzy. Kolejne dni naszego treningu płynęły niczym szalona rzeka. Nie raz jeszcze zostaliśmy wysłani na nocny maraton. Mimo to żaden z nas nie widział już później tajemniczego zwierza grasującego po lesie. Konrad usilnie próbował trafić do miejsca, gdzie go spotkałem, ale bezskutecznie. Wiele razy kusił los, przychodząc na polanę i mimo to ani razu go nie zauważył. Oprócz kary za nieukończenie ćwiczeń treserki, do naszego planu lekcji dopisali fechtunek i lekcje strzelania. W pierwszej dyscyplinie mieliśmy okazję stanąć w szranki z nauczycielem teorii. Z początku myśleliśmy, że nie będzie to wymagające. Myliliśmy się. Mimo dużej różnicy wieku, dziadyga ruszał się lepiej od nas. Zajęcia strzeleckie, ku mojemu zdziwieniu, nadzorował Baltazar. Zanim w ogóle dotknęliśmy broni, łowca zafundował nam wprowadzenie teoretyczne. Po wykładzie z obsługi broni palnej, Balti zabrał nas na wrzosowiska. Swoje pierwsze odstrzały mieliśmy przeprowadzić na rozsianych po polanie celach. Łowca nazywał je strachami na wróble. Nie były to jednak zwykłe sztachety z obwieszonymi łachmanami, jakie można zaobserwować na wsi. Pomiędzy rosnącymi wrzosami wbite zostały hebanowe krzyże. Na ramionach upiornych stelaży wisiała rozpięta osmolona skóra. Do narzędzi tortur przybite zostały długie kości, które również nosiły znamię procesu spalania. Koniec pionowej belki smukłego krucyfiksu był zaostrzony niczym igła. Na ostrych szpikulcach tkwiły nabite zczerniałe czaszki pokutników. Groteskowy widok szczątków egzorcyzmowanych kreatur napędził mi lekkiego pietra. Nie przeszkodziło mi to jednak w strzelaniu do odstręczającego celu. Po pierwszych seriach zauważyłem, że jestem w tym sporcie znacznie lepszy niż Konrad. Jednak na trafianiu do tarcz nasze zajęcia się nie kończyły. Kiedy staliśmy się bardziej obyci z bronią, Balti zaczął wybierać się z nami do lasu. W momencie przekroczenia mglistej przesłony dostawaliśmy do ręki broń i ograniczoną ilość amunicji.
Przy jej użyciu mieliśmy strzelać do bardziej ruchomych celów, które nierzadko chciały nas zjeść na śniadanie. Ten trening miał specyficzną naturę, ponieważ prowadził go z każdym z nas indywidualnie. Często broń, jaką dostawałem, nie miałem okazji wcześniej wypróbować. Strzelać mieliśmy w określony przez niego sposób, niespełnienie jego wymagań czyniło strzał nieważnym. Na szczęście Baltazar nie stosował kar za niepodołanie próbie. Któregoś dnia podczas wykonywania ćwiczeń sprawnościowych Zaja wparowała do naszej ciemnicy i z uśmiechem maniaka oznajmiła: No, moje kochane szczeniaczki, idziemy na spacer. Z początku byliśmy zadowoleni, bo brzmiało to tak przaśnie. Myśleliśmy, że może daruje nam tego dnia wycieńczające lekcje wychowania fizycznego. Niestety, żaden z nas nie spodziewał się tego, co wtedy miała na myśli. W jej parszywym, jak pieski los mniemaniu, oznaczało to bieganie po mokradłach za katedrą. Musieliśmy tylko dobiec do czerwonej flagi przy skraju polany i przybiec z powrotem. W założeniu wyglądało to na dość proste zadanie. Jeśli jednak dodam, że ta świruska strzelała do nas z łuku, a na całym torze ulokowane były muliste sadzawki, to na samą myśl o tym aż odechciewa się żyć. W tej konkurencji miałem więcej pecha niż drugi szczeniak. Albo faktycznie Zajka polubiła mnie w dość nietypowy sposób. Czy to z przypadku, czy z faktu bycia jej ulubieńcem, kilkukrotnie zostałem przeszyty strzałą. Nieraz nawet przebiła mi ona kość. Przy takim obrocie spraw lądowałem w komnacie Sadraxa. Wtedy dowiedziałem się na własnej skórze, że dziadzio biegle znał się na hokus pokus. Potrafił ranę załatać, jakby jej wcale nie było. Z tym przebojem w medycynie nienaturalnej był jednakże jeden znaczący problem. Zabiegi przeprowadzał z użyciem swoich czarów i mikstur, nie używając przy tym znieczulenia. Dni naszego szkolenia ciągnęły się niczym nić w rozwijanym kłębku włóczki. Mimo to dotrwaliśmy do jego końca. Wedle tradycji bractwa, całokształt naszego treningu musiał zostać zwieńczony pojedynkiem szermierczym. Oboje obstawialiśmy, że staniemy w szranki z samym Swarogiem. Sytuacja niestety się skomplikowała. Kiedy dostaliśmy stalowe miecze, okazało się, że walkę mieliśmy stoczyć między sobą. Najgorsze było to, że tylko jeden mógł wyjść z tego pojedynku żywy. Nie chcieliśmy walczyć przeciwko sobie, lecz Sadrax szybko przymusił nas do tego przy pomocy jednej ze swoich sztuczek. W konsekwencji odmowy, nieznana siła zaczęła unosić nas do góry. Miecze wypadły nam z dłoni, gdy doznaliśmy uczucia wyrywania kończyn. Boleść przywodziła na myśl karę rozrywania końmi. Gorejący w rękach i nogach ból po jakimś czasie zniknął, a my gwałtownie opadliśmy na ziemię. Z trudem stanęliśmy na równe nogi i ujęliśmy drgającymi wciąż dłońmi jednoręczne klingi. Staruch w purpurowej todze następnie nakazał nam skrzyżować miecze. Po tym geście mieliśmy udać się na oznaczone symbolami pozycje. Kiedy tam się znaleźliśmy, Sadrax uczynił dłonią znak w powietrzu. Zanim zdążyliśmy się obejrzeć, przy nas zakręciły się dwie cieniste smuszki. Była podobna do tej, którą widziałem podczas rytuału w komnacie Sadraxa. Odczułem przez krótki moment, jak zaczęła owijać się wokół mojego ramienia i boleśnie zaciskać. Najstarszy z bractwa oznajmił nam: po upływie kwadransa klątwa zabije was obu. A teraz przygotujcie się do walki. W takich okolicznościach na czas pojedynku panowała tylko jedna zasada: zwycięstwo za wszelką cenę. Ciężko miałem się z tym pogodzić. Zarówno ja i Konrad przyjęliśmy postawę bojową.
Żaden z nas nie chciał umrzeć. Kątem oka dostrzegłem, że wszyscy łowcy siedzieli cicho przy stole, obserwując nas wnikliwie. Arbiter natomiast sterczał w milczeniu na dziedzińcu przed katedrą. Ktoś kiedyś mi powiedział, że czas oczekiwania jest gorszy od tego, na co się tak naprawdę czeka. Dopiero w tej chwili to zrozumiałem. Posępny starzec uniósł rękę ku górze. Mój wzrok skakał to na rękę arbitra, to na chłodne spojrzenie mojego przeciwnika. Najpewniej jemu stanięcie do bratobójczej walki przyszło łatwiej niż mi. Ręka sędziego pojedynku opadła w dół. Konrad w reakcji na to zerwał się w moim kierunku. Nie pozostałem mu dłużny. Ślizgnąłem się po podłożu, wybijając się lewą stopą. W okamgnieniu ułożyłem miecz tak, żeby zablokować jego cięcie po skosie. Drugi szczeniak był znacznie silniejszy ode mnie. Czułem, jak moje ręce ugięły się pod naporem jego ciosu, kiedy go udaremniłem. Tak bardzo nie chciałem z nim walczyć. Byłem wręcz zły, że mnie do tego zmusili. Moje ciało jednak się broniło, a on najwyraźniej już mnie skreślił. Mój adwersarz spychał mnie coraz bardziej do defensywy. Pomimo tego, pierwszy drasnąłem go w nogę. Rana, jaką mu zadałem, musiała go rozsierdzić. Jego ciosy, zadawane pod wpływem bólu, stały się wnet nieprzewidywalne. Długo się broniłem przed jego mieczem, ale w końcu ostrze dosięgło zewnętrznej strony ramienia. Poczułem się tak jak wtedy, gdy lamia chciała wyssać ze mnie krew. Poczucie zagrożenia wprowadziło mnie w bitewny ferwor. Agresywnie wyprowadzałem cięcia, celując w jego prawe przedramię. Doszedłem do wniosku, że jeśli pozbawiłbym go możliwości władania mieczem, wynik starcia byłby przesądzony. Po paru nieudanych próbach udało mi się tego dokonać. Konrad wypuścił miecz z dłoni, uciskając drugą ręką zranione miejsce. Spojrzałem w głąb jego oczu. Bolało mnie jego spojrzenie, ponieważ ziała z niego nienawiść, której nie mógł zdusić. Dość tej farsy! Wrzasnął Sadrak, skończąc tym samym nasze zmagania. Zanim Konrad powstał z bruku, ten zdołał odwrócić bieg bluźnierczego gusła. Po utarczce z Konradem zostaliśmy opatrzeni przez Zaję i przeniesieni z karceru do dormitoriów. Tam musieliśmy wypocząć i zregenerować siły. Jakież było moje zdziwienie, gdy drzwi przeznaczonego mi pokoju otworzył Kinai. No co tak się czaisz jak szpak na jebanie? Wbijaj do środka. Parsknął śmiechem, wpuszczając mnie do środka. Powiedziawszy szyderczo, obudził mnie z osłupienia. Bez zbędnego przeciągania struny wszedłem do pokoju i rozpakowałem otrzymane od Zai torby ze świeżymi ubraniami. Kiedy opadłem na łóżko, Kinai zagaił z odrobiną drwiny w głosie. Nie zrozum mnie źle, nie musisz się od razu golić, ale weź się wykąp, co? Capisz jak mokry pies. Gdy skończył mówić, wskazał na mały pokoik tuż nieopodal mojego nowego łóżka. Nie miałem powodu, dla którego miałbym się z nim nie zgodzić. Za jego radą poszedłem się odświeżyć. Wpierw jednak przystanąłem przed umywalką i wejrzałem w lustro wiszące nad nią. Moje ciemnobrązowe włosy rozwichrzone były na wszystkie strony świata. Na skórze, w kącikach jasnozielonych oczu widniały delikatne zaciemnione plamy. Od lewego policzka i łuku brwiowego, aż za ucho biegły trzy zabliźnione, cieniutkie bruzdy. Otrzymałem je w wyniku spotkania z krzewami w czasie pierwszej przechadzki po mglistym lesie. Pod nosem gęsto rosły wąsy, łączące się z bujną brodą. Cały zarost i fryzurę spajały krzaczaste boko brody. Na ten widok błyskotliwa myśl rozjarzyła się w mojej głowie. Och, chłopie, faktycznie wyglądasz jak siedem nieszczęść. Wykąpany i zadowolony bachnąłem się na wygodnym łóżku.
Marzyłem o 15-minutowej drzemce. Niestety Kinai nie pozwolił mi na to, mówiąc do mnie z nutką intrygi w głosie. Wiesz, że odsiedziałeś tu okrągłe 2 lata? Ta informacja grzmotnęła we mnie niczym piorun. Poderwałem się do pozycji siedzącej. Umysł nagle zalał potok obaw. Najbliższa rodzina musiała się o mnie panicznie zamartwiać. W dodatku po takim czasie z uczelni wyrzucili mnie na amen, a zaparkowany na poboczu Lancer z pewnością nawiedziła ruina. To nie mogła być prawda. Z pewnością naigrywał się ze mnie. Kinai, ty mnie nawet nie uruchamiaj. Jak to 2 lata? No kiedy ja ci prawdę mówię? W takim razie co z moją rodziną? Ze studiami i furą? Łowca pomyślał przez chwilę, gładząc się po przystrzyżonej jasnej bródce. Mogłem śmiało stwierdzić, że tak poważnego widziałem go po raz pierwszy. Pozorne wrażenie zamyślonego ustąpiło zaledwie po paru mrugnięciach okiem. Ścięty na jeża blondyn zarechotał niedługo później. Szlachta na koń siądzie i jakoś to będzie. Zobaczysz. Wszystko się ułoży. Za sprawą moich dociekliwych pytań, nasza rozmowa z biegiem czasu zjechała na poważniejsze tory. Kinai wyjawił mi, że na drodze do stania się łowcą stał przede mną owiany tajemnicą rytuał. 2-letni trening fizyczny miał dać nam jak największą szansę na przeżycie gusła. Każda słabość takiego śmiałka mogła mocno wpłynąć na finał obrządku. Misterium stygmatu, o którym napomknął, miało naznaczyć mnie i Konrada drobnicą mocy, jaką oferuje Wiedźmi Mur. Od jego wyniku miało zależeć też, jakiego rodzaju łowcą zostanę. Myśliwy nie zdradził mi w tym zagadnieniu nic więcej, wyraźnie zaznaczając, abym nikomu o tym nie mówił. Jako że Kinai niepodważalnie był mi przychylny, zamierzałem dochować to, co mi przekazał w najgłębszej tajemnicy. Obawiałem się tego rytuału, ale myśl o pomszczeniu stryja dodawała mi sił. Kinai po chwili ciszy rozchmurzył atmosferę, proponując mi partyjkę bilarda w pokoju rekreacyjnym znajdującym się na samym dole. Propozycja łowcy mnie spiorunowała. Rozrywkowe pomieszczenie nie pasowało do tak ponurego budynku, ale powód istnienia bawialni był nadzwyczaj prosty. Sporo łowców zimowało w katedrze podczas ostrych zim lub kiedy potwory nie dawały się ludzkości we znaki. Na przestrzeni dekad prędzej zdarzał się ten pierwszy scenariusz, bo zleceń na potwory nigdy nie brakowało. Tak czy inaczej, skorzystaliśmy ze sposobności do umilenia sobie reszty popołudnia. Kinai był wprawnym graczem i swoim stylem rozgrywki zafundował mi niezłe bęcki. Wyglądało to tak łatwo, kiedy wbijał 3 bile z rzędu. Starałem się mu dorównać, lecz nieudolnie. Chyba zauważył, że zacząłem się denerwować, bo postanowił mnie nauczyć paru trików. Kiedy odczułem, że głowa zaczyna mi parować, podziękowałem za grę i rozeszliśmy się każdy w swoją stronę. Nie wiem, gdzie wtedy poszedł radosny blondyn, ale ja udałem się w kierunku pokoju. Kiedy tylko znalazłem się w swojej oazie spokoju, rozwaliłem się na łóżku, w którym mógłbym się wylegiwać godzinami. Z początku karciłem się za tak długie leżenie do góry brzuchem, a po chwili namysłu uznałem, że należy mi się to jak psu zupa. Z błogostanu niemocy wyciągnęło mnie nagłe wtargnięcie Konrada do pokoju. Drugi z miotu rzucił do mnie zza progu. Staszek, nie uwierzysz, co odkryłem. No, co takiego? Odpowiedziałem jakby od niechcenia. Oglądałem w międzyczasie sufit, oczekując na jego propozycję. Znalazłem pokój Zajki. Chciałbyś może wywinąć jej małego psikusa? Usłyszawszy to, podniosłem się z kozetki, siadając po turecku na kocu ze zwierzęcych skór. Odniosłem wrażenie, że na moją twarz wpełza niecny uśmieszek. Kiwnąłem głową, to w górę, to w dół.
Z jego perspektywy musiałem wyglądać jak jeden z tych piesków o dyndającej główce, co ludzie kiedyś wozili w samochodach. Zew Hecy wzywał nas. Żądał, byśmy odpłacili się łuczniczce za wszystkie męki i bóle podczas treningu. Istny chaos. Pomysłów na zbrodnię doskonałą pojawiało się coraz więcej. W końcu doszliśmy do wniosku, że po co mamy kończyć na jednej z psot? Mogliśmy przecież wykorzystać je wszystkie. Czułem się wtedy jak ten mały pokurcz z gry Sąsiedzi z piekła rodem. Po krótkiej naradzie wyszliśmy z pokoju. Półmrok zalęgł się na korytarzach katedry, sprawiając wrażenie, że ich ściany zostały zbudowane z obsydianowych cegieł. Spojrzawszy przez okno, dostrzegłem, że jest już ciemno, a księżyc znajdował się tej nocy w pierwszej kwadrze. Powoli zmierzaliśmy do komnaty naszej przyszłej ofiary. Czuliśmy przyjemny dreszczyk biegnący po skórze na myśl ubarwienia załzie jutrzejszej pobudki. Cel naszego pochodu znajdował się na rogu lewego skrzydła gmachu. Będąc już tuż, podkradliśmy się do drzwi. Kiedy znaleźliśmy się pod nimi, zajrzałem przez dziurkę od klucza. Po chwili Konrad szturchnął mnie w ramię. Zaraz potem dopytał szeptem, czy obiekt zemsty znajdował się w środku. Przecząco pokręciłem głową. Wytrwale obserwowałem pokój, trochę większy od tego, który dzieliłem z Kinajem. Na meblach z kwiecistymi rzeźbieniami stały palące się żółtawe świece. Duże okno znajdowało się naprzeciw drzwi, przez co widziałem pejzaż pogrążonych w mroku wrzosowisk. Tuż przy tym samym oknie stało wielkie łóżko z baldachimem. Najwidoczniej nasza treserka pomieszkiwała tutaj sama, a to ułatwiało nam osiągnięcie celu. Zai nie widziałem do tej pory wcale. Odczekaliśmy jeszcze chwilę i już mieliśmy wchodzić, gdy ta nagle pojawiła się w zasięgu mojego widzenia. Uspokoiłem żądnego zgrywy towarzysza i powiodłem za nią wzrokiem. Miałem nadzieję, że wkrótce zaśnie niczym baranek. My z chęcią byśmy wyżyłowali okazję na skombinowanie jej całej gamy psikusów. Z wnikliwością obserwowałem każdy ruch szykującej się do spania brunetki. Początkowo nie robiła nic ciekawego. Ot po prostu otworzyła okiennicę wiszącą obok jej łóżka. Obawiałem się nawet, że kobieta nie zamierza jeszcze spać i zaraz wyjdzie z pokoju. Fartownie dla nas, pokręciła się tylko po swojej sypialni i opadła na łóżko. Mój zniecierpliwiony wspólnik wypchnął mnie wtedy, żeby samemu ją pooglądać. Od tamtego momentu nie minęło dużo czasu, aż wreszcie Konrad szepnął z fascynacją. Chyba idzie już spać. No w końcu. Szepnąłem zniecierpliwiony. Wyczekiwaliśmy tego, aż zawinie się w kołdrę i popadnie w ramiona Morfeusza. Ta nieoczekiwanie zawiesiła wzrok na drzwiach prowadzących do korytarza. Jej głowa uniosła się lekko, a na jej twarz nie wstąpił wyraz wstydu, a panicznego lęku. Odskoczyliśmy od drzwi w gotowości do ucieczki, nasłuchując jej kroków. Po dłuższej chwili nie usłyszeliśmy nic. O kurwa, czy ona nas widziała? Szepnął Konrad, zaskoczony takim obrotem spraw. Stary, niemożliwe, niby jak? Odrzekłem zaniepokojony. Trochę jakby nie dowierzałem w to, co właśnie powiedziałem. Mimo to wejrzałem poprzez lufcik od klucza. Kiedy ponownie spojrzałem przez szparkę, ujrzałem coś, czego zupełnie się nie spodziewałem. Dziewczyna wiła się z bólu na swoim łóżku. Zaciskała wargi, posykując, jakby ktoś ją torturował. Obejrzałem się za Konrada, ale ten zdążył zapaść się pod ziemię. Zrobił to w taki sposób, że byłem święcie przekonany, iż nadal jest tu ze mną. Wyglądało na to, że Zaja mogła mieć atak padaczki. Pomyślałem wtedy, że najlepszym pomysłem będzie udzielenie jej pomocy. Raptownie wstałem, szarpiąc za klamkę.
Przekroczyłem próg i doskoczyłem do niej. Zacząłem potem wypytywać, co się z nią dzieje. Zaja charczała, tylko nie odpowiadając na żadne z moich pytań. Nagle wywołana boleść paraliżowała jej krtań. Nie wiedziałem, co robić, więc trzymałem ją w taki sposób, aby nie sturlała się na podłogę. Potencjalne rozwiązanie problemu nadeszło prędko. Spośród jej pozbawionych znaczenia jęków dało się usłyszeć trzy pojedyncze słowa. Biegnij, poginaja. W amoku i bez namysłu wybiegłem z pokoju, a dopiero potem zacząłem się zastanawiać, gdzie mogłem znaleźć tego łowcę. Nagle usłyszałem huk dobiegający z pokoju treserki. Nie obejrzałem się za siebie. Już i tak nieoczekiwane zdarzenie z pewnością podniosło mi ciśnienie. Panicznie biegłem do swojego pokoju, modląc się, żeby Kinai wrócił. Gdy drzwi pokoju stanęły przede mną otworem, a ja wparowałem do środka, zobaczyłem, że mojego współlokatora nadal tu nie ma. Wystrzeliłem stamtąd jak rakieta, trzaskając za sobą drzwiami. Musiałem dotrzeć do głównego holu na parterze. Na mur beton musiał się ktoś tam kręcić o tej porze. Biegłem do utraty tchu. Przed sobą widziałem już światło przejścia, gdzie znajdowały się spiralne schody. Mimo stopniowej utraty energii nie zwalniałem tempa. Kiedy od schodów dzielił mnie zaledwie metr, usłyszałem, jak coś cicho stąpa po schodach. Rosnące decybele tego dźwięku wskazywały na to, że ktoś szedł właśnie do góry. Zwolniłem. Od parteru ciągnął chłód. Widziałem to po tym, jak płomienie pochodni zawieszonej na ścianie podrygiwały. Zdążyłem postawić tylko jeden krok w dół, ponieważ na mojej drodze stanął zwierz, którego nigdy wcześniej nie widziałem na własne oczy. Zamurowało mnie. Moje spojrzenie spotkało się na moment z jasnobrązowymi ślepiami przepełnionymi furią. Oczy kreatury przypomniały mi błyskawicznie o wilczurze z miejsca wyrębu. Wnet poczułem, jakby kostucha przystawiła mi do karku swą zimną, metalową kosę. Z mej krtani uszedł zszokowany półgłos. Co do... Nie dokończyłem pytania, obracając się na pięcie. Wyskoczyłem pośpiesznie z małego łącznika między piętrami. Kiedy znalazłem się na korytarzu, sięgnąłem po rękojeść sztyletu. Bestia ostrożnie wyszła na korytarz. Ujawniła się przy tym w całej swej krasie, dowodząc mi, że się myliłem. To nie był brunatny wilczur z lasu, ale lykantrop. Nim zdołałem skierować runiczne ostrze w jego kierunku, ten pojawił się kilka metrów przede mną. Przez chwilę tylko zachodziłem w głowę. Jak tak wielkie bydle prześlizgnęło się na teren katedry niepostrzeżenie? Świadomość przyczyny uderzyła mnie z prędkością błyskawicy. Bestia dostała się tu w taki sam sposób, jak Konrad. Przypadkiem... Nie miałem gdzie uciekać, a na korytarzu nie było oprócz mnie żywej duszy. Drewniane drzwi prawdopodobnie nie stanowiły dla tej bestii żadnego problemu. Skrycie się w pokoju więc odpadało. Pozostała mi jedynie walka. Monstrum dopadło do mnie pierwsze. Zamaszyście przecięło powietrze swymi ostrymi jak brzytwa pazurami. W porę uskoczyłem, odgrażając się sztyletem. Klinga łowczego oręża rozcięła skórę na przedniej łapie potwora. To wcale go jednak nie osłabiło. Na podłogę spadło tylko kilka kropel bordowej krwi. Bestia wpadła w szał, a jej ataki stały się trudniejsze do przewidzenia. Unikałem łap i zębów lykantropa. Szukałem również dogodnej okazji na atak lub wyminięcie go. Te pierwsze zdarzały się rzadko, a drugie wcale. Moje miałkie draśnięcia sztyletem jedynie upuszczały krwi z bestii, bez większych efektów. Starcie z intruzem do ostatka wycieńczyło moje mięśnie. Nawet adrenalina nie utrzymywała mnie już na wysokich obrotach, a płuca przez płytki oddech nie nadążały nabierać powietrza. W siedzibie, pełnej łowców, byłem tak naprawdę zdany na własne siły. Wilkołak w Edenie
Do moich myśli wkradła się ironia. Zdawałem sobie sprawę, że bez niczyjej pomocy moja walka dążyć mogła w jedną stronę. Czas działał na moją niekorzyść, gdyż bestia nawet nie wykazywała zmęczenia. Byłem przerażony. Tu nie było pokutników, które zajęłyby jego uwagę. Nawet jeśli jakimś cudem by się tu pojawiły, bestia z pewnością w mig rozprawiłaby się z nimi. Wygłodniały stwór uporczywie próbował obalić mnie na ziemię. Każdą dotychczasową próbę przypłacił powierzchownym zranieniem ciętym. Starałem się ze wszystkich sił, żeby nie oberwać, bo samo ugryzienie tego stworzenia mogło się katastrofalnie skończyć. Spocona dłoń ledwo już trzymała runiczny sztylet. Napędzone wysiłkiem serce dudniło w mej piersi niczym szamańskie bębny, a płuca prawie wypluwałem przez usta. Zdążyłem zapomnieć o Zai. Zapomnieć o Konradzie, który zostawił mnie samego. W moich myślach została tylko wola pozostania przy życiu. Biorące górę zmęczenie i moment nieuwagi sprawiły, że nie zdążyłem tego uniknąć. Szponiasta łapa gwałtownie pomknęła w moją stronę. Skrzyżowałem ręce w nadziei, że uda mi się nimi osłonić i ustać o własnych siłach. Tuż przed uderzeniem instynktownie zamknąłem powieki, tracąc z widoku wilczy pysk. Skóra na przedramionach zaczęła mnie parzyć, a ja sam, pod wpływem uderzenia, jakobym był bączkiem, obróciłem się w drugą stronę. Upadłem na twardą, płytową powierzchnię. Mimo, że leżałem na podłodze twarzą do ziemi, pragnienie istnienia sprawiło, że moja prawa ręka nadal trzymała sztylet. Świat w mojej głowie zaczął się kręcić jak w kalejdoskopie. Przed oczami zaczęło mi ciemnieć, chociaż zdawało mi się, że oczy miałem otwarte. Cudem utrzymawszy się na pograniczu przytomności, pełzłem po posadzce, jak najdalej od monstrum pochodzącego z czeluści słowiańskiej mitologii. Nie było mi dane zbyt daleko zajść w ten sposób. Najpierw coś delikatnie zakleszczyło się na mojej łydce, aby potem powoli wbić się głębiej i szarpnąć mnie w tył. Drgnąłem nią. Niestety nie pozwoliło mi to na wydostanie się z żelaznego uścisku. Ach, cholera, już po mnie, ugryzł mnie. W tym samym momencie coś jakby się we mnie obudziło. Częściowo przewróciłem się na plecy, zaciskając palce na rękojeści mojej ostatniej szansy. Po ręce ściekło mi coś ciepłego, ale nie przeszkodziło mi to w skoncentrowaniu resztek energii moich mięśni. Zamachnąłem się i rzuciłem oręż w kierunku plugawej istoty. Nie wiem, czy trafiłem, bo obraz moich oczu stracił na ostrości. Usiłowałem potem jeszcze wymierzyć kopniaka w stronę ograniczającej mnie uwięzi. But drugiej nogi przy uderzeniu napotkał coś twardego. W tej samej sekundzie monstrum zwolniło nacisk szczęk z rozharatanej łydki. Próżny i złudny był mój ostatni poryw odwagi, ponieważ nie byłem w stanie nią ruszyć. Nie mogąc wstać, przewróciłem się z powrotem na brzuch. Nie wiadomo dlaczego, podjąłem trud odczołgania się w przeciwną stronę. Gdzieś za moimi plecami nadal słyszałem powarkiwania bestii. Dobijała mnie myśl, że mimo morderczego treningu nie dałem rady pospolitemu potworowi. Nie zdołałem nawet pomścić wuja, a już leżałem u wrót śmierci. Gdzieś z tyłu głowy zdawało mi się słyszeć ponury szczebiot kostuchy, która w końcu mnie dorwała. Wycharczałem bezsilnie, z nadzieją, że Charon, patrzący na mnie zza światów, przebaczy mi porażkę. Wybacz mi. Pełzałem i jęczałem cicho z bólu. Nie chciałem się poddać. Chciałem żyć. Finalnie jednak zaniemogłem i swoimi zmysłami popadłem w mrok.